Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager pierwszym odcinku nowej kariery. Bardzo mi miło, że tutaj jesteście. Mam nadzieję, że pomysł na tę karierę Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków oraz oczywiście ja mam na sobie dzisiaj wymiętą białą koszulkę, ale jeżeli Wy chcecie być ubrani zdecydowanie lepiej niż ja, to najlepszą odpowiedzią na Wasze potrzeby jest Ergol.com, a tam z kodem koza macie 7% zniżki zarówno na koszulki piłkarskie, takie meczowe, ale także treningowe, a także naprawdę fajny lifestyle. Tak więc wbijajcie, koniecznie nie. Rozpoczynamy nową karierę. Karierę inną niż kariera Wiktorii Kelln, Wiktorii e, Berlin, e, którą grało mi się cudownie i w której przeżyliśmy fenomenalne chwile. I ja bawiłem się świetnie, i wiem, że większość z Was też, ale dwie podobne kariery po sobie, moim zdaniem, byłyby bez sensu. Kariera klubem od zera jeszcze w tej FIFA się pojawi, e, będzie na nią miejsce, ale teraz uważam, że powinniśmy. Trochę się oczyścić, tak wiecie, jak czasami, nie wiem, testuje się różne rzeczy, czyści się kubki smakowe, tak żeby wszystko, wszystkiego smak poczuć tak, jak poczuć się go powinno. Tak więc my zrobimy powrót do czegoś, co było jakiś czas temu, czego dawno nie było, a mianowicie karierę zawodnika. Oczywiście nie będziemy grali zawodnikiem, ale ten zawodnik będzie trenerem. No i zastanawiałem się, słuchajcie, jakiego piłkarza wybrać. Jest jeden piłkarz, który chodził mi po głowie. No i w świetle ostatnich wydarzeń, w sensie Ligowych i w, se... i w świetle tego, co, co, co wypisaliście w komentarzach, moim zdaniem, wybór może być tylko i wyłącznie jeden: przejdziemy do Włoch, przejdziemy do Milanu i Zlatan Ibrahimowicz zostanie trenerem. Czy coś takiego mogłoby się wydarzyć? Absolutnie nie. I sam Szwed mówił o tym, że jest to raczej mało prawdopodobny scenariusz. Ale w naszym świecie Zlatan Ibrahimowicz będzie trenerem. Pytanie jakim e, możemy razem wymyślić charakter tego menadżera? E, to jak powinien się zachowywać, to jakich zawodników Zlatan powinien chcieć, chcieć ściągać, jak to powinno wyglądać. Jeśli chodzi o to, e, czekam na Wasze propozycje, czekam na Wasze komentarze. To co istotne, e, ten odcinek powstaje głównie dlatego, żeby właśnie propozycje też zawodników, których chcemy ściągać, zebrać. Ja nie mam pojęcia, jaki my klub obie obierzemy. To może być Seria. Ale to może być coś dużo lepszego, a to może być coś dużo gorszego. Więc zobaczymy, w jakim kierunku ta kariera pójdzie. Wszyscy doskonale wiemy, w jakim kierunku poszła kariera m.in. Andresa i Nies. To jest zupełnie niespodziewane, ale ja osobiście tę karierę wspominam z bardzo dużym sentymentem, bo podobały mi się rzeczy, które tam się działy, bo one były skrajnie nieoczywiste. No i to, co istotne, przechodzimy sobie do obecnego momentu, czyli tak naprawdę Zlatan Ibrahimowicz zakończy karierę. Mamy tutaj Czerwiec, ja ten odcinek nagrywam 1 czerwca, więc do tego momentu przechodzimy i zobaczymy, czy dostaniemy propozycję z jakiegoś klubu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ile będzie trwała ta kariera, także nie mam pojęcia. Nie mam na nią jakichś takich większych ram czasowych. Na pewno to będzie projekt zdecydowanie krótszy niż Wiktoria Berlin, którą mieliśmy, a potem znów rzucimy się na jakąś karierę. Do chwały, e, która będzie troszkę bardziej moim takim, nazwijmy to, autorskim projektem, bo na starcie będziemy przy niej razem współpracowali, e, ale potem, e, no, jako, że będzie nagrana mocno na, na zapas, e, bo, bo sobie robię urlop, e, no to wtedy będzie. E... Będziemy, będziemy przy niej mogli sobie znaczy Będziecie widzieli bardziej moje decyzje Ale będę starał się, żeby, żeby wam się podobało Mam nadzieję, że tak będzie I oczywiście, nieważne czy, czy ja jestem, czy mnie nie ma Odcinki na kanale Koza Manager są Odcinki na kanale Koza FC Odcinki na kanale Koza Sport są Słuchajcie, no co, zobaczymy się na koniec tego sezonu No bo raczej nie interesuje nas to, co dzieje się obecnie To, co mogłoby nas interesować To fakt, czy AC Milan Tak jak w rzeczywistości, w naszej rzeczywistości Zdobędzie Ligę Mistrzów Przepraszam, nie Ligę Mistrzów Ligę Włoską. Zatem jesteśmy już w. Um, jesteśmy już, słuchajcie, w. W, 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 um, w czerwcu. Są mistrzostwa świata, które są opisane jako mecze. A, neutralne, a ja przytem towarzyskie. No dobrze. E, no, w tej karierze zlatan Ibrahimowicz e, jest przed mistrzostwami świata, ale no, w naszej karierze. E, albo skończymy może karierę mu po mistrzostwach. Zobaczmy. E, hmm. Dobra, skończmy mu karierę po mistrzostwach świata. Skoro się tutaj dostał, e, no to skończmy mu karierę po mundialu. Myślę, że w... inaczej ciężko powiedzieć, żeby skończył w rzeczywistości, bo w rzeczywistości mundial jest kiedy indziej, ale oczywiście gra, z która będzie miała licencję na Mistrzostwa świata, e, nie. Y... Nie zakłada tego. E, mam nadzieję, że z Chinami przegramy, ale my z Chinami nie zagramy, tak? Bo to jest kariera zawodnika e, i może być tak, że z Chinami gra się dopiero w przyszłym sezonie. E, zobaczmy. A nie, mogę po prostu zakończyć karierę. Dobra, ale to nie jest istotne, e, bo kończymy tą karierę. E, no i dostajemy różnego rodzaju propozycje. E, zobaczmy, czy będzie tutaj coś takiego, wiecie, ciekawego. Jest Liga, e, przepraszam, jest Liga Francuska. Jest Liga Niemiecka, i jest Liga Włoska, Salernitana. Muszę powiedzieć, że brzmi bardzo ciekawie. E, z tego powodu, że no jest tu Frank Ribery, i to jest taki zespół, w którym wydaje mi się, że z Latan, wiecie, mógłby dostać robotę. Mamy e, Bournemouth, który jest w Premier League. Mamy e, Sheffield, który jest w Premier League już chyba, bo zakładam, że to są zespoły, które dołączyły. Mamy Watford, mamy Nim. Mamy kan, e, bodaj, jest oser, które tutaj chyba też awansowało, tak jak w, w rzeczywistości: Clermont, Foot, e, Werder, Szalkę. E, I powiem szczerze, dla mnie, wybór jest jeden, jest prosty, jest bardzo ciekawy, a mianowicie, e, w moim odczuciu, Zlatan Ibrahimowicz, jeżeli ma kogoś objąć z tych nędznych klubików, to powinien być Watford. Moim zdaniem to powinien być Watford, słuchajcie. Zespół z przyzwoitym budżetem, zespół, yy, który ma dosyć ekscentrycznych, ale, ale na pewno ciekawych właścicieli, i to by pasowało z Latan Ibrahimowicz. Zatem składa podpis pod kontraktem z szerszeniami. No, i to jest zespół skrajnie z... nieoczywisty. Taki, którego zupełnie byśmy się nie spodziewali. No i pytanie: jak będziemy mogli go powzmacniać? Jak to wszystko yy, będzie wyglądało? Watford jest na dziesiątym miejscu w tabeli, ale zakładam, że nie. Yy. Hmm. No, bo teraz się zastanawiam, czy Watford byłby na dziesiątym miejscu w tabeli na początku sezonu alfabetycznie, no ale raczej e, nie ma na to możliwości, widzę angielskiej. Nic. Czas zabłysnąć. Czy Zlatan zabłyśnie jako menadżer? O tym przekonamy się za chwilę. Jak nam się tylko kariera wczyta, to może chwilę zająć, no bo e, rynek transferowy działał, wiele rzeczy się działa, działo. E, to będzie zupełnie ciekawy, wirtualny świat, w który zostaniemy wrzuceni. E, no i zobaczymy. Jak ten świat będzie wyglądał, jak to wszystko się poukłada, ale musimy. A dobra, już nie musimy czekać, już jest. Zlatan Ibrahimowicz w Watfordzie. Wygląda to dziwnie, ale z jednej strony jest to dziwne, ale z drugiej strony jest tak dziwne, że mogłoby się wydarzyć. Wiecie chyba o co mi chodzi. Zatem Ibra dumnie prezentuje koszulkę szerszeni. E, nasz cel jest taki, żeby Ibra poprowadził jeden ze swoich byłych zespołów. Wiem, że było ich wiele, e, ale no, zobaczymy, czy nam się to uda. E, zobaczymy, czy mamy tutaj jakiś w ogóle były zespół na rozkładzie. Nie wydaje mi się, żebym tutaj widział jakąś tego typu drużynę. Więc wybierzmy sobie najsłabszy turniej, e, więc będzie to trofeum mistrzów, bo musimy tę naszą drużynę tutaj sprawdzić w tych rozgrywkach, więc jest to dla nas ważne. E, zobaczmy sobie sezon, bo to mnie od razu interesuje tabelę znaczną. Gdzie jest ten Watford i jak ten Watford e, wygląda w Premier League. E, na no w Champions League to na pewno. E, w Premier League i 18. jest, dobra, czyli, czyli to był jakby zeszły. Nie wiem, dziwne to było. E, często, te, e, często też te. E, często też te wyniki się do końca nie pokrywają, więc. E, więc może i tak być w tym przypadku. Słuchajcie, patrzymy na juniorów e, i widzimy, że mamy algierskiego bocznego obrońcę. E, zobaczymy go sobie, bo on wygląda teoretycznie obiecująco. Z drugiej jednak strony, e, no trzeba troszkę popracować. Wydaje mi się, że powinniśmy z niego zrobić jak na razie prawego wahadłowego e, i kierować się z nim w tym kierunku. E, więc zobaczmy sobie CPS. Dwa tygodnie tutaj będziemy nad tym działali. Reszta tych zawodników wygląda w sposób, mm, no niezbyt nas interesujący, jakby żadnego nowego, młodego Zlatana tutaj nie będzie, e, więc zwalniamy tych piłkarzy, mi, których mieliśmy tu. E, trofeum Mistrzów, Ok, to nas teraz naprawdę nie interesuje, w tym momencie interesują nas wytyczne co do tych najważniejszych elementów. Sukces krajowy, zakończ sezon w środku tabeli. Tu rzuca, rzu, zostajemy rzuceni na całkiem głęboką wodę, moim zdaniem. Zakończ pierwsze okno transferowe z co najmniej 5 milionowym zyskiem. Okno transferowe, e, ekspozycja marki, zwiększ poziom doświadczenia w zespole e, do 20, do do e, średniej wieku 29, okej, okay. ściągnij co najmniej jednego piłkarza poniżej 20 roku życia. Okej, okay. no dobrze, ale e, słuchajcie, no sp spokojnie. Spokojnie, jest to głupie, ale spokojnie. Na razie zastanówmy się, jak ten nasz datan chciałby grać, jak ten zespół powinien wyglądać i na pewno co z tą kadrą zrobić, ponieważ mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu bramkarzy. Siedmiu bramkarzy w jednym klubie. No to co, zaczynamy czyszczenie, to pewne. E, mamy tego Okoje, on zostanie na razie. Jest Pawlenka, on zostaje. Jest, e, jest Dachlberg e, z nim. Jeśli chodzi o niego, kończy mu się kontrakt 23 lata, wyrzucamy. Dalej mamy Kotę, który kończy karierę po tym sezonie, e, ale i tak chciałbym go wystawić, bo u nas nie będzie grał. Elliot, sorry. E, I Ben Foster zostaje, bo to jest legenda Premier League w ogóle legenda, e, nagrałbym z nim kiedyś materiał na YouTube'a, to byłoby coś, e, więc tak naprawdę zostajemy, jeśli chodzi o golkipera podstawowego, no z Pawlenką i to będzie nasz bramkarz numer jeden, jeśli chodzi o boki obrony, to mamy Kamarę, e, jego sobie tu zostawiamy, ale na pewno Morrisa chciałbym wyrzucić z tego zespołu, mamy lewo noż... e, lewego obrońcę z Maroka, Masinę. Jego przyszłości tutaj nie widzę, i tak samo Rose, jego przyszłości tutaj nie widzę. To jest piłkarz, który będzie tylko gorszy. Powiem szczerze, tak grubego piłkarza na poziomie Premier League jak Rose na początku sezonu, bodaj, nie widziałem nigdy. W sensie, on miał sylwetkę tylko minimalnie lepszą ode mnie, a ja nie zarabiam z gry w piłkę. Yy, więc yy, no, to jest piłkarz, który, który naprawdę jest dla mnie bardzo dziwny. Yy, dalej mamy Cabassel, który jest wypożyczony. Jak wróci, raczej nas nie interesuje. Polok yy, do wyrzucenia. Sierra Elta, yy, Raczej się go pozbędziemy, ale zostawmy go na razie. Catcard yy, do, do wyrzucenia, sorry. Yy, ekong. Zobaczymy, na razie niech zostanie. No i Samir zostaje oczywiście. Kiko Femina, ten zawodnik może wracać do Hiszpanii. Dalej jest Ngakia, który wykazuje wielki potencjał, ale zobaczymy. Na razie zostanie. Musa Sisoko, kapitan i lider linii pomocy, miejmy taką nadzieję. Podziękujemy panu Danielowi Philipsowi. Dalej mamy Endo Kayembe. Tego zawodnika także decyduje się od, odstrzelić, bo tutaj nie ma co po prostu go trzymać. No, trafiliśmy, słuchajcie, na niesamowicie ciężki teren. Jeżeli my tym mamy zrobić środek tabeli Premier League, e, to naprawdę będzie się trzeba nieźle spiąć. E, Louis Porter, 21-letni, wykazuje wielki potencjał, ale trzeba go wyporzyć. Samuel Kalu, e, dobre imię i nazwisko do piłki, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Racic zostaje. E, ciebie w rzucamy z drużyny, Lowza zostaje, Creverly wydaje mi się, że możemy się go pozbyć, bo tutaj nie widzę dla niego miejsca, Dango tak samo, przychodzi Ibra i robi porządki Ibra akurat może, na razie ty zostajesz, ehm, ty masz w sobie to coś, ale możesz poszukać tego czegoś jeszcze na wypożyczeniu, Pereira bardzo mi przykro nie widzę tego czegoś ehm, Poczetino, no nie ehm, Hunbo no nie ehm, Sema Eee, no nie. W co myśmy się władowali? Wiecie, ja sobie myślę, fajnie, Watford spoko i smile, sar i tak dalej. Tu ewidentnie jest taki moment, w którym jak trwoga, to do Boga. I to dosłownie do Boga, bo inaczej to tutaj naprawdę będzie źle. Jedyny wartościowy i przydatny piłkarz to Emmanuel Dennis. Ashley Fletcher to jest zawodnik, którego możemy wystawić. Jest funer, Funes Mori, ale nie wiem co z nim, To nie był Argentyńczyk. Andre Gray, e, zobaczymy, ale wątpię. Jest jeszcze João Pedro, który jest doskonałym, wielkim talentem, którego zaraz stracimy, nie? Wow. Zlatan pokazuje tę koszulkę z wielkim, wiecie, zadowoleniem, ale, ale jak zobaczył Zlatan kadrę, to już zadowolony nie jest. No dobra, przejdźmy do tego pierwszego meczu z PSV Eindhoven. Eee, jeżeli chodzi o to, to... Eee, eee, dobrze, przejdziemy do tego. Eee, są so fatalne, słuchajcie, eee, są so fatalne, słuchajcie, morale w zespole. Eee, no ale nic, zobaczymy. Słuchajcie, Zlatan Ibrahimowicz po prostu jest jak, wiecie, jak eee, on, on chce zbudować ten zespół, chce zbudować swoje imperium i chce być... I on chce być takim, wiecie, zawodnikiem, który pokaże, że. Znaczy człowiekiem, który pokaże, że nie tylko jako trener, ale jako menadżer też potrafi i, i że też wie. I zobaczymy. Może nam się to uda. Może nam się uda kariera zlatana, a jeżeli nam się nie powiedzie, to nic w tym złego, bo po prostu okaże się, że zlatan to nie, nie jest stworzony do trenowania. E, tak jak sobie myślę o tym, jak chciałbym grać, to wydaje mi się, że fajnie by było grać po prostu formacją 4-3-3 z defensywnymi pomocnikami dwoma. Zobaczymy, jakie przyniesie to rezultaty. E, na pewno musimy wykorzystać to, co mamy, a nie mamy zbyt Wiele, ale no czysto teoretycznie jest tutaj e, jeden, obro, jeden napastnik niezły. No, pół, pół niezłego napastnika. Słuchajcie, to jest fatalnie ciężkie zadanie. Naprawdę trafiliśmy jakiejś absurdalnie fatalnej drużyny. No. Jeżeli nam się uda tym zlatanem osiągnąć tu sukces. To to będzie nieprawdopodobne. W sensie, ja się spodziewałem, że będzie ciężko. Ale nie spodziewałem się, że będzie tak jak jest teraz, nie? To jest naprawdę yy, kawał challenge'u przed nami. No naprawdę tutaj będzie wesolutko. E, no dobra, zostawmy sobie to na razie w ten sposób. E, no musimy na pewno wskazać piłkarzy, którzy są dla nas, wiecie, istotni i, e, i, i którzy mogliby być też pomocni nam w budowaniu tej drużyny. E, ja od razu, no mam parę, paru piłkarzy, wiecie, w głowie, z którymi chciałbym tutaj powspółpracować. No ale zobaczymy. Nie spodziewałem się, naprawdę nie spodziewałem się wybierając Watford, że trafimy do czegoś takiego. E, widać, że efekt... Efekt zlatana działa, ale to zadziałało na jeden mecz. Pytanie, jak cała ta sytuacja będzie wyglądała dalej, jak ta kariera dalej się potoczy. Dostajemy propozycję już pierwszą wypożyczenia, zawodnika, który jest na liście do wypożyczeń. Nie, zawodnika, którego w ogóle nie mamy nigdzie yy, i raczej go nie chce sprzedać. Słuchajcie, potrzebuję od was pom pomocy i musimy zastanowić się, w którym kierunku ten klub powinien wyjść iść. Jak cała ta sytuacja powinna wyglądać, ponieważ. No, powiem szczerze, no. No, właśnie, to jest najlepsze podsumowanie. Wpadliśmy tym zlatanem, naprawdę. No, w nieciekawe miejsce, i teraz warto by było w tym miejscu coś, coś podziałać. Ja wiem, że tutaj Włosi są właścicielami, więc jakby uważam, że to, że Włosi go przekonali do tego, żeby on przejął klub jest piękne i świetne. Wiemy też, że to jest klub z dosyć sporą rotacją menedżerską. Zlatan może się utrzymać tu długo, yy, ale czy się utrzyma? Jak będzie wyglądała jego droga? Ojoj, o tym wszystkim przekonamy się w kolejnym odcinku. Ula la, za dzisiejszy bardzo Wam dziękuję. No. No ciekawie wyszło, nie? Ciekawie.